Rozpocznij mnie. Dotknij ogniem moich wad. Powiedz, Panie, czego chcesz, a moją rozkoszą będzie być posłuszny. Drodzy ministranci i dziewczęca, liturgiczna służba maryjna. W dniu przyjęcia was do służby liturgicznej ołtarza złożyliście przyrzeczenia wiernej służby Jezusowi Chrystusowi. Wspominając ten dzień, dziś odnówcie złożone przyrzeczenia wobec wspólnoty Kościoła. Pytam więc każdego z was, czy chcesz z radością i w prostocie serca nadal służyć Jezusowi Chrystusowi, który staje się obecny na ołtarzu w tajemnicy swego ciała i swojej krwi i który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć? Świetnie. Czy chcesz wzrastać duchowo, aby zawsze być zjednoczonym z Chrystusem przez częstą spowiedź i przystępowanie do Komunii Świętej? Czy chcesz podejmować swoje obowiązki z pilnością i sumiennością i tak postępować, by podobać się Panu Jezusowi, któremu służysz? Czy chcesz postawą Twojego życia dawać czytelne świadectwo o Jezusie Chrystusie wśród swoich rówieśników? Czy chcesz z pełną odpowiedzialnością i miłością wziąć na siebie obowiązek wzrostu waszej wspólnoty i służyć według potrzeb swojej wspólnocie parafialnej? Wszechmogący Boże, od którego pochodzą wszystkie dobre zamiary i święte pragnienia, wierzymy, że to Ty pociągnąłeś ku sobie tych ministrantów i liturgiczną służbę maryjną w Bełchatowie i rozpaliłeś w nich pragnienie służenia Tobie. Wspomóż ich teraz swoją łaską i prowadź w nich dzieło, które sam rozpocząłeś i dopuść, aby kiedykolwiek odeszli od Ciebie. Pobłogosław im czas spełnienia świętej służby na większą Twoją chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg.